Witaj w mojej kuchni i na moim kanale. Dzisiaj pokażę 3 przepisy na przekąski z ciasta francuskiego. Pierwszy przepis. Biorę jedno okrągłe ciasto francuskie. Należy je lekko rozwałkować. Proszę, napisz mi, z jakiego kraju i miasta oglądasz mój kanał. Napisz to w komentarzu. Ciasto francuskie należy podzielić na 16 części, tak jak pokazuję na filmie. Teraz na każdą część kładziemy kiełbaskę, kroimy tak jak pokazuję na filmie. Proszę, oglądaj film do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Na każdą część kładziemy kawałek serka w plasterku. Rób tak, jak pokazuję na filmie. Podnoszę kiełbaskę, kładę serek i tak na każdą część. Zapraszam serdecznie Was do subskrybowania mojego kanału. Proszę zaznacz dzwonek, aby być powiadamianym o wszystkich moich przepisach. Każdą część skręcamy w taki właśnie rulonik i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Te przekąski z ciasta francuskiego są bardzo pyszne. Przygotowanie takiej przekąski zajmuje nam dosłownie 5 minut, czyli przepis na przekąskę w 5 minut. Zapraszam Was do subskrybowania moich kanałów. Linki na te kanały zostawiam w opisie filmu. Tak przygotowane ruloniki z ciasta francuskiego smarujemy rozbitym jajkiem. Nastawiamy piekarnik na 190 stopni i będziemy piec przez 15 do 20 minut. Pyszne przekąski z ciasta francuskiego. Oto drugi przepis. Tutaj mam jedno prostokątne ciasto francuskie. Należy je podzielić na 3 równe części. Ja użyłam linijki, żeby zaznaczyć, ile centymetrów należy przeciąć ciasto francuskie. Jeszcze raz proszę, oglądaj film dokładnie, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Podzieliłam ciasto na 3 równe części. Jedną część położę na papierze do pieczenia i włożę do lodówki. Teraz na jedną część ciasta francuskiego kładę serek śmietankowy, a na to położę szpinak ugotowany i doprawiony solą, pieprzem i serem utartym. Przykrywamy drugą częścią ciasta francuskiego. Przyciskamy ciasto do ciasta, tak jak pokazują na filmie. Subskrybuj mój kanał, subskrypcja nic nie kosztuje. Subskrypcja jest gratis. I dziękuję wszystkim za każdą subskrypcję. Teraz nadmiar ciasta obetniemy.
I postępuj tak, jak pokazują na filmie. Tu wszystko odłożymy na bok. Bardzo proszę o subskrypcję. Subskrypcja nic nie kosztuje. Tutaj mam drugą część ciasta francuskiego. Należy ją podzielić na 3 równe części. Tą część kładziemy obok, a tą, którą zawijam, zaniosę do lodówki. Proszę włożyć do lodówki. Na to ciasto francuskie układam ser pleśniowy. W moim przypadku jest to ser gorgonzola. Na każdą kubkę kładę jeden ziemniak ugotowany. Są to bardzo małe ziemniaczki. One są ugotowane i doprawione oliwą, solą i pietruszką. Na to kładziemy bekon. Układamy tak, jak pokazują na filmie. Przykrywamy drugą częścią ciasta francuskiego i dociskamy. Proszę, oceń film. To jest bardzo ważne dla algorytmu YouTube'a. Dzięki temu film będzie promowany przez YouTube'a. To jest ciasto, które było w lodówce i teraz na to ciasto położymy w odstępach serek śmietankowy. Postępuj tak, jak pokazują na filmie. Kładziemy plasterki łososia wędzonego. Przykrywamy częścią, która jest obok. I dokładnie dociskamy, tak jak pokazuję na filmie. Zapraszam Was do subskrybowania kanałów, które polecam. Kanałów kulinarnych. Linki na te kanały znajdują się w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to też zapraszam do wspierania kanału. Bardzo proszę, zostaw komentarz i zostaw łapkę w górę. To jest ważne dla rozwoju tego kanału. Dziękuję bardzo. Tak przygotowane ciasto francuskie w kształcie małych pierożków układamy na formie do pieczenia. Tyle mi wyszło. Teraz posmarować należy jajkiem. A następnie posypać ziarenkami sezamu. Pieczemy w nagrzanym piekarniku 200 stopni przez 15 do 20 minut. Oj,
A to jest pozostała część ciasta, które odprawałam. Z tej części zrobię następną przekąskę. Na to położyłam serek śmietankowy, a na serek śmietankowy układam ugotowany szpinak, który jest doprawiony solą, pieprzem i oliwą. Na to położyłam serek w plasterkach. Wszystko dokładnie dociskamy. I pokroimy tak, jak pokazują na filmie. Zakręcamy każdą jedną część i kładziemy na formę do pieczenia. Teraz posmarować należy jajkiem. Posypać serem utartym. W moim przypadku to jest ser parmigiano. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 15 do 20 minut. Pamiętaj, każdy piekarnik inaczej piecze. Oto gotowe przekąski z ciasta francuskiego. Tutaj mam 3 smaki. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Idealnie na świąteczny stół. A teraz pokażę, jak wyglądają w środku. Oto pierwszy smak z łososiem wędzonym. Cudownie się prezentują. I są bardzo pyszne. Zapraszam do robienia takich przekąsek z ciasta francuskiego. Jak zrobisz taką przekąskę, napisz mi w komentarzu, jak smakował Ci ten przepis. Oto drugi smak ze szpinakiem i serem. A oto trzeci smak. Z ziemniaczkiem i bekonem. Również z serem. Pyszne przekąski dla całej rodziny. A oto resztę ciasta francuskiego, które zrobiłam w ten sposób. Również jest bardzo pyszne. Na sam widok ślinka mi leci. Buonissimo. Bardzo proszę, udostępnij mój kanał na swoich stronach społecznościowych. Dzięki Tobie ma szansę rozwoju. Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam Ciebie na trzeci przepis. Na patelnię należy wlać jedną łyżkę oleju. Tutaj wrzucam 450 g mrożonego szpinaku z mozzarellą. Należy to podsmażyć
tak jak jest napisane na opakowaniu, a później należy to ostudzić. Tutaj mam świeżą kiełbaskę i mam dwa opakowania ciasta francuskiego. Ciasto francuskie jest prostokątne. Należy je lekko rozwałkować. Subskrybuj mój kanał. Subskrypcja nic nie kosztuje. Teraz na jedną część ciasta francuskiego wykładamy ostudzony szpinak. I teraz układamy na tym szpinaku w odstępach małe części kiełbasy, tak jak pokazałam na filmie. Użyłam 1,5 kiełbasy świeżej. Przykrywamy drugą częścią ciasta francuskiego i należy ciasto przygnieść do drugiego ciasta. I teraz postępuj tak, jak pokazuję na filmie. Należy przeciąć ciasto francuskie, tak jak pokazuję. Tutaj mam formę. Na tą formę położę przygotowane właśnie ciasto francuskie razem z tym papierem, który był pod ciastem francuskim. Tutaj mam jedno jajko i dwie łyżki mleka. To wszystko rozmieszałam i posmaruję moje ciasto francuskie. Tak przygotowane ciasto francuskie posypię makiem i piekę w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 20 do 25 minut. Oto gotowe ciasto francuskie. Pyszne. Pyszne, bardzo pyszne. Wspaniała przekąska na świąteczny stół. Znika w mgnieniu oka. Bardzo proszę, zostaw kciuka w górę i napisz komentarz. To jest bardzo i to bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. Dzięki Tobie ten kanał ma szansę rozwoju. Jest mi bardzo miło, że przyszłeś na mój kanał i że oglądałeś ten film do końca. Tak prezentują się moje przekąski. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i za każdą subskrypcję. Życzę Wam wszystkiego dobrego dla całej rodziny i dla Ciebie. I widzimy się na następnym filmie kulinarnym. Ciao a tutti!